Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Biuletyn Vlog. Dzisiaj gościem biuletynu jest pan profesor Marcin Dziurda, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UW, związany z Katedrą Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim, arbiter wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, związany w ostatnich latach z Biurem Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Oczywiście wszystkim znany jako pierwszy prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jej organizator. Panie profesorze, serdecznie witamy i dziękuję, że znalazł pan czas na tę rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł z tymi blogami. To jest taka forma, która jest łatwiejsza. Może teraz w wakacje tym bardziej i przyznaję, że oglądałem, może nie wszystkie, ale część z tych poprzednich i były bardzo interesujące, postaram się sprostać. To bardzo się cieszę. Chciałbym z panem porozmawiać o postarbitrażu, natomiast zanim przejdziemy do rozmowy o postarbitrażu, o tym, jak wygląda chociażby polskie orzecznictwo postarbitrażowe, pozwoli pan, że słowem wstępu podzielę się taką obserwacją. Otóż ja mam wrażenie, że od reformy prawa arbitrażowego, ona była już dość dawna oczywiście, ale od reformy prawa arbitrażowego trochę sztampowo w różnych poradnikach, w różnych opracowaniach branżowych wielu autorów pisze, że Polska jest jurysdykcją przychylną arbitrażowi. Przychylną dlatego, że mamy prawo arbitrażowe oparte o prawo modelowe. Ja mam takie wrażenie, mam taką wątpliwość przede wszystkim, czy aby na pewno jesteśmy Anno Domini 2023 jurysdykcją przychylną arbitrażowi, to po pierwsze mam taką wątpliwość, a po drugie tak się zastanawiam, czy to, że mamy prawo modelowe oparte o przepraszam, czy to, że mamy prawo arbitrażowe oparte o prawo modelowe, to czy to aby na pewno wystarczy, żeby mówić, że jesteśmy jurysdykcją przychylną arbitrażowi, bo przecież są też czynniki takie jak ustrój i sposób działania sądów, kształt orzecznictwa postarbitrażowego, czy kwestia samej sprawności egzekucji wyroków, czyli są też pewne inne czynniki, które pewnie by trzeba brać pod uwagę. Co pan o tym myśli? Który z tych czynników jest najważniejszy? Jak na tym tle właśnie wypada ta sprawność, szeroko rozumiana sprawność postępowań arbitrażowych? Na ile ona jest ważna pana zdaniem po to, żebyśmy mówili o danej jurysdykcji jako o jurysdykcji przychylnej arbitrażowi? W pełni zgadzam się z tym założeniem, które pan poczynił, że to, że mamy przepisy oparte na ustawie modelowej, to nie jest nic szczególnie atrakcyjnego, no bo jak wiadomo, w większości systemów prawnych są podobne przepisy, więc to jest rzecz oczywista, to jest jakieś minimum według obecnych standardów. Natomiast ja jestem dosyć optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o podejście do arbitrażu, zarówno ze strony ustawodawcy, jak i ze strony sądu. I widać tutaj od prawie 10 lat taką przychylność, ja używam świadomie tego słowa, no bo same zmiany w 2016 roku i jednak usprawnienie tego postępowania postarbitrażowego w ujęciu formalnym, o czym za chwilę. Potem mieliśmy wprowadzenie artykułu 1163, którym zresztą pan się bardzo, bardzo wnikliwie zajmował, i arbitraż korporacyjny. Od 1 lipca wszedł w życie artykuł 1161 prim, czyli konwersja na arbitraż, czyli byłoby chyba niesprawiedliwe, gdyby powiedzieć, że ustawodawca jest głuchy na postulaty środowiska arbitrażowego, bo on bierze je pod rozwagę i próbuje wprowadzać regulacje, które mogłyby spopularyzować arbitraż. Natomiast jeżeli chodzi o bariery, to moim zdaniem są dwie. O jednej to pan już powiedział, to znaczy co innego przepisy, które są dobre, no bo oprócz tego, że jesteśmy oparci na ustawie modelowej, no to jednak w 2016 roku wprowadziliśmy jednoinstancyjne postępowanie postarbitrażowe, skróciliśmy, no nie za bardzo, no ale chociaż o miesiąc termin na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, kiedyś to były 3 miesiące, teraz są 2. No i na poziomie takim legislacyjnym to mogłoby zadziałać, gdyby nie ogólne problemy związane z sądownictwem w Polsce.
bo to, co się dzieje w sądownictwie, zarówno jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, czyli o taką niepewność co do statusu sędziów, o to, że sądy się skupiają teraz trochę same na sobie, zamiast rozstrzygać sprawy. Przykładem jest test sędziego, który zwłaszcza w Sądzie Najwyższym no bardzo przedłuża i paraliżuje prowadzenie spraw. A po drugie, zalew nowych spraw, a właściwie jednej kategorii spraw, czyli spraw frankowych, które w tej chwili docierają do sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, to wszystko powoduje, że postępowania postarbitrażowe toczą się dłużej. I jest tu rozdźwięk między teorią i możliwościami albo a praktyką, no bo w ogóle postępowania sądowe trwają dłużej. Pytanie, czy dałoby się zrobić jakąś szybszą ścieżkę dla postarbitrażu? To jest jeszcze jakaś kwestia do rozważenia i myślę, że o tym można by rozmawiać z ustawodawcą, z legislatorami. Innym sposobem jest wyłączenie spraw frankowych do odrębnych wydziałów, co też się dzieje na przykład w sądach warszawskich, co powoduje, że te inne sprawy mogą się toczyć z mniejszym opóźnieniem niż mogłoby się zdarzyć bez tego wyłączenia spraw frankowych. No ale i tak to są jakieś substytuty, to znaczy i tak mierzymy się z sytuacją, w której na rozpoznanie sprawy w sądzie apelacyjnym czeka się znacznie dłużej niż kilka lat temu, a w Sądzie Najwyższym nieporównanie dłużej, bo o ile jeszcze niedawno na rozpoznanie skargi kasacyjnej czekało się 1,5 roku od wpływu, no to teraz dochodzimy do 4 lat w tych przypadkach spraw, które teraz do nas trafiają, więc niestety zaczynamy się zbliżać do niechlubnych rekordów włoskich. I to jest problem moim zdaniem podstawowy, bo tak naprawdę no poza tą szybką ścieżką, która jest trudna do przeprowadzenia, no to sprawy postarbitrażowe tkwią w tej kolejce w sądach i nie bardzo jest co z tym zrobić tak naprawdę. Czyli rozumiem, że jesteśmy Pana zdaniem jurysdykcją przychylną arbitrażowi, ale z pewnymi problemami, z pewnymi kłopotami. Które nie dotyczą arbitrażu tak naprawdę, bo nawiązując jeszcze do tego, o czym Pan mówił na wstępie, no ja sobie przeglądam to orzecznictwo arbitrażowe regularnie, bo prowadzę na Uniwersytecie Warszawskim wykład z arbitrażu dla studentów, więc sobie sam aktualizuję prezentacje i materiały. I w moim przekonaniu sądy są przychylne arbitrażowi, to znaczy i sądy powszechne, i Sąd Najwyższy. Zarówno jeśli chodzi o kwestie oceny zapisów na sąd polubowny, tu jest podejście dosyć liberalne, jak również dosyć wąsko po ekscesach, o których pan też pisał publicznie, były takie ekscesy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, kiedy sądy próbowały merytorycznie badać orzeczenia sądów polubownych. Mam wrażenie, że teraz sądy rozumieją ten wąski zakres kontroli w ramach skargi o uchylenie, zwłaszcza Sąd Najwyższy. On wielokrotnie to podkreśla, więc uważam, że pod tym względem standardy się bardzo poprawiły. Ale jesteśmy po prostu, sprawy arbitrażowe, właściwie postarbitrażowe są mają te same problemy i te same trudności, ich dotyczą co wszystkich spraw sądowych, zwłaszcza dużych, czyli po prostu coraz większy niedowład wymiaru sprawiedliwości, coraz większe opóźnienia wymiaru sprawiedliwości, co paradoksalnie jest szansą do arbitrażu, więc myślę, że też będziemy mogli o tym za chwilę powiedzieć. Trochę uprzedził Pan moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, na ile to orzecznictwo jest przychylne, postarbitrażowe orzecznictwo, na ile jest przychylne arbitrażowi. Ja przyznam, że go nie śledzę i chciałem się właśnie odwołać tutaj do Pana obserwacji, do Pana badań, bo wiem, że Pan trzyma rękę na pulsie. Ale rozumiem, że jest coraz mniej orzeczeń, które pachną takim paternalizmem czy formalizmem. Moja doktorantka, czyli pani mecenas Ławna, napisała artykuł z 2 lata temu w Przeglądzie Prawa Handlowego dotyczący orzecznictwa postarbitrażowego i praktyki w sprawach ze skargi o uchylenie. W mojej ocenie pokazuje to, że standardy się poprawiają i że naprawdę tych ekscesów jest niewiele i ten zakres badania jest wąski.
Zresztą pani mecenas Ławno ma tu teraz przygotowuje takie szersze badania. Być może uda się dotrzeć do całości orzecznictwa sądów apelacyjnych, więc to by było ciekawe opracowanie praktyczne. Ale już te pierwsze wyniki pokazują, że no chyba też zadziałała specjalizacja mimo wszystko. No teraz to już robią sądy apelacyjne. Tego orzecznictwa jest dosyć dużo. Orzeczenia Sądu Najwyższego z ostatnich kilku lat są dosyć precyzyjne, to znaczy takie, które jednak zwracają uwagę sądom powszechnym na ograniczony zakres kontroli. No oczywiście są problemy, bo przepisy nie są doskonałe, bo wiadomo, że to odesłanie do stosowania przepisów o apelacji jest złe i mylące. No bo wiadomo, że apelacja w Polsce ma charakter w zasadzie pełny i obejmuje szeroki zakres badania wyroku, więc to, że do skargi o uchylenie stosuje się przepisy apelacji, nie jest dobrym rozwiązaniem, ale chyba wszyscy już nauczyliśmy się to ignorować, to znaczy to są tylko kwestie formalne, natomiast zakres badania jest wąski i tutaj moim zdaniem orzecznictwo jest ok. A proszę mi powiedzieć, może pożądana byłaby częstsza wymiana poglądów, wymiana doświadczeń na linii środowisko-arbitrażowe, sędziowie, jak ważny jest dialog z sędziami, może to by pozwoliło pewne sprawy lepiej naświetlić, Pełna usprawnić zgoda. pewne procesy, bo Pełna zgoda. skoro przepisy z tego, co Pan mówi, tak mi się wydaje, możemy ocenić pozytywnie, to może jest po prostu potrzebny jakiś dialog po to, żeby te przepisy lepiej zadziałały, były zawsze właściwie interpretowane. Jasne. Zgoda, natomiast taki dialog jest i zresztą Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej też go prowadzi. Ja byłem 2 tygodnie temu na spotkaniu z sędziami ze stowarzyszenia GEM, stowarzyszenia, które jest promediacyjne, ale też proarbitrażowe. Tam były bardzo ciekawe wypowiedzi właśnie przedstawicieli tego stowarzyszenia, którzy zachęcali sędziów, żeby informowali strony nie tylko o mediacji, ale o arbitrażu, a zwłaszcza o możliwości konwersji na arbitraż i zastosowania artykułu 1161 prim. I w takim mainstreamie sędziowskim no podejście jest przychylne też z czysto utylitarnych względów. No, każda sprawa, która trafi do arbitrażu z sądu, no to jest jedna sprawa w referacie mniej, a sędziowie naprawdę mają się czym zajmować. Wiem, bo akurat wczoraj też miałem okazję spotkać się z panią dyrektor Durlik, że przy okazji Solidarity Day będzie pewnie takie szersze spotkanie organizowane w Sądzie Arbitrażowym KIG-u z sędziami właśnie ze stowarzyszenia GEM. Więc ja tutaj patrzę na to optymistycznie, bo nie tylko ze strony środowiska arbitrażowego, ale ze strony coraz większej liczby sędziów jest tutaj przychylność i zrozumienie roli arbitrażu i zrozumienie, że tu nie ma żadnej konkurencji. To znaczy z punktu widzenia sądów to jest oczywiste, że im więcej spraw takich trudnych, zwłaszcza skomplikowanych, które przedłużają postępowanie sądowe, trafi do arbitrażu, tym lepiej. I wszyscy wiemy, że są takie sprawy, które już na pierwszy rzut oka nadają się do arbitrażu. Właśnie ze względu albo na szczególną stopień skomplikowania prawnego, albo, i o tym zawsze trzeba przypominać, są takie sprawy toczące się między stronami, które prowadzą współpracę i prawdopodobnie będą dalej współpracować. I tutaj arbitraż ma niebywałą przewagę nad sądem, no bo arbitraż nie jest tak konfrontacyjny jak sąd państwowy. Więc w arbitrażu łatwiej jest jednak osiągnąć ten cel, że rozstrzygniemy jakiś spór, ale już nie pokłócimy się w ten sposób, że zerwiemy ze sobą współpracę, Więc sędziowie też to rozumieją i tutaj też jestem optymistyczny, bo jak mówię, dokładnie 2 tygodnie temu byłem na takim spotkaniu z sędziami sądów warszawskich i bardzo optymistyczne ono było moim zdaniem. Co do tej polubowności arbitrażu pewnie polemizowałbym, mam ochotę tutaj, miałbym ochotę podjąć polemikę. A bardzo proszę. Nie, bardzo proszę, bo to jest, znaczy, bo z tych zalet arbitrażu, o których się mówi, one coraz bardziej do mnie przemawiają. No bo poufność arbitrażu rzeczywiście w wielu przypadkach jest istotna dla stron. Szybkość arbitrażu, no, abstrahując od tych postępowań postarbitrażowych, też jest istotna.
Jeżeli chodzi o koszty, to po podwyższeniu maksymalnej opłaty sądowej do 200 tysięcy, to też pokazywała to na jednej z ostatnich konferencji pani mecenas Tujakowska, to w sprawach chyba do 12 milionów, a na pewno powyżej 10 milionów arbitraż jest tańszy niż sąd państwowy, jeżeli chodzi o opłatę. I poza tym jest to jedna instancja, więc płaci się raz, a nie za apelację i skargę kasacyjną. O tym się często zapomina, wskazując na tę przewagę kosztową arbitrażu, że to jest jedna opłata. Natomiast jeśli chodzi o tę niekonfrontacyjność, to oczywiście zależy od arbitrów. Natomiast ja, jak orzekam, zawsze się staram, zwłaszcza jak widzę, że strony nie są do siebie agresywnie nastawione, żeby no, pozwolić im prowadzić to postępowanie w sposób właśnie taki niekonfrontacyjny, a sama sala sądowa jednak bardziej moim zdaniem prowokuje do konfrontacji. Więc ja nie mówię, że zawsze tak jest. Czasami to jest wina stron, które są skonfliktowane i to nie jest tak, że arbitraż jest zawsze niekonfrontacyjny, ale uważam, że daje większą szansę, żeby tak się zupełnie nie pokłócić niż sala sądowa. Nie wiem, jak pan doktor tutaj się uważa. Zgadzam, tutaj się zgadzam, tak. Panie profesorze, w takim razie bardzo dziękuję. Rozumiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Taka byłaby konkluzja. Jest jeszcze trochę przed nami, ale kierunek jest dobry. Oprócz jednej rzeczy, to znaczy, żeby to dobrze wybrzmiało, to znaczy tak naprawdę my wszyscy jako prawnicy, ale też jako środowisko arbitrażowe zależymy od sprawności sądów państwowych, co wyszło z dzisiejszej rozmowy, no bo nie da się zapewnić sprawnego postępowania postarbitrażowego, jeżeli w ogóle postępowanie sądowe jest coraz bardziej przewlekłe. I tutaj trzeba mieć tylko nadzieję, że te pomysły, które na przykład ostatnio na Kongresie Prawników Polskich w Gdańsku zostały zgłoszone przez Stowarzyszenie Justicja, takiego nowoczesnego podejścia do zarządzania wymiarem sprawiedliwości, zrobienia mapy spraw sądowych, ważenia tych spraw, żeby to obciążenie było w miarę równomiernie, no bo przecież tych sędziów nie mamy tak mało, biorąc pod uwagę standardy innych krajów, tylko z obciążeniem też jest różnie. Są takie sądy, gdzie to obciążenie jest małe, a są takie sądy, zwłaszcza te, które rozpoznają sprawy postarbitrażowe, czyli sądy wielkomiejskie, gdzie obciążenie jest zbyt duże. Więc jeżeli by się udało ten nowoczesny sposób zarządzania, zresztą bardzo podobny do zarządzania arbitrażem, bo już elementy case management też chcą sędziowie wprowadzić, więc gdyby się udało usprawnić postępowanie sądowe, to przepisy nie są przeszkodą. Przeszkodą jest to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli uda się zrezygnować z tych prób destrukcji wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę go naprawić, nie tylko przywrócić do stanu poprzedniego, ale może usprawnić, zinformatyzować, to wtedy i wtedy rzeczywiście nie tylko na gruncie przepisów, ale też praktycznie Polska stanie się jurysdykcją dosyć przychylną arbitrażowi. Dziękuję bardzo w takim razie za poświęcony czas. Bardzo Dziękuję, że dziękuję. Podzielił się Pan swoimi obserwacjami i do następnego spotkania. Bardzo dziękuję również Państwu. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie Doktorze.